Najpierw Kaszubska Nagroda Literacka i poproszę o fragment książki. Tatwo, tatczyzno moja, te jest jak to zdrowie. Kulicom trzeba trzymać, nędle na sądowie, kto cam stracił dziś wyrzuc, twoją w całej zdobie widzą i wypiszają, bo tęskną po tobie. Stanisław Jankę, poeta, prozaik, tłumacz, dramaturg, historyk literatury kaszubskiej, dziennikarz. Urodził się w Kościerzynie, pochodzi z Lipusza, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Od 1981 roku mieszka w Wejherowie, współtworząc środowisko kulturalne tego miasta. Chciał zostać artystą ludowym. Nawet wziął udział w przeglądzie Ludowe Talenty. Zajął się jednak literaturą. Stanisław Jankę tworzy zarówno po polsku, jak i po kaszubsku. Zadebiutował w 1977 roku na łamach Pomeranii jako poeta. Opublikował 7 tomików poetyckich po kaszubsku, 3 książki prozatorskie po kaszubsku i 4 po polsku. Jest także autorem tłumaczeń z polskiego na kaszubski i odwrotnie. Z polskiego na kaszubski przełożył dzieła Adama Mickiewicza, Sonety Krymskie, Odę do Młodości i Pana Tadeusza. Natomiast zbiór baśni kaszubskich Jana Patoka, Straszydło w czarnowskim młynie, antologię Ptak za uszami, humor i satyra Kaszubów oraz kaszubskie przetłumaczył na język polski. Opublikował 2 biografie literackie. Księdza Leona Hejkego, poeta z Kaszubskiej Nocy oraz kaszubskiego poety Hieronima Derdowskiego z Wiela pod tytułem Derdowski. Jego własne utwory tłumaczone były na fiński, islandzki, rosyjski, włoski i dialekt piemoński i znalazły się w wielu antologiach poetyckich. Jest także twórcą scenariusza filmu dokumentalnego dla telewizji polskiej pod tytułem Morzem i ziemią malowane o sztuce i folklorze Kaszub. Od 1979 do 2002 roku regularnie publikował swoje artykuły w miesięczniku Pomerania. Jako dziennikarz współpracował z Gazetą Gdańską, tygodnikiem Pielgrzym i Wieczorem Wybrzeża. Był redaktorem naczelnym Kuriera Wejherowskiego. W latach 1996-2010 redagował miesięcznik samorządowy gminy Wejherowo Nasza Gmina. Jest współautorem razem z Edmundem Szczesiakiem zbioru reportaży Kolce Syberyjskiej Róży poświęconych przymusowym wywózkom mieszkańców Pomorza do ZSRR po zakończeniu II wojny światowej. Od dawna jest związany ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Nagrodzony m.in. medalem Stolema w 1991 roku, nagrodą Remusa w 2010, gryfem literackim za przetłumaczenie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na język kaszubski w 2010 roku, nagrodą prezydenta miasta Gdańska w dziedzinie kultury za 2003 rok, medalem Róży od prezydenta miasta Wejherowa w 2016 roku. Laureat pierwszej nagrody w konkursie literackim miasta Gdańska w 1997 roku, a także w ogólnopolskim konkursie prozatorskim imienia Jana Drzeżdżona w 1997 roku. Jest honorowym obywatelem gminy Lipusz. Stanisław Jankę, zapraszamy. Marszałka i pana profesora Daniela Kalinowskiego, przewodniczącego Żyli.
proszę Państwa, poprosimy przewodniczącego, czyli pana profesora Kalinowskiego o... A, przepraszam, słowo laureata. Szczewer, nie dreszę. Bóg zapłać wiele razy za tą belną i całą nagrodę. Właśnie podziękowałem za tę nagrodę. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować panu marszałkowi Mieczysławowi Strukowi i całemu zarządowi i sejmikowi województwa pomorskiego za ustanowienie tej nagrody i za, można powiedzieć, za stałą troskę o literaturę kaszubską. Dziękuję również bardzo panu Tomaszowi Fubkemu, dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, który wykonuje ogromną, wielką robotę na rzecz właśnie tejże literatury kaszubskiej. Proszę Państwa, no i dziękuję jury, czy też kapitule tej nagrody za docenienie mojej roboty. Poza tym chciałem powiedzieć, że 2 lata temu obchodziłem 60. urodziny, rok temu 40-lecie pracy twórczej, no i teraz jakby zwieńczeniem tego ta wspaniała nagroda. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Stanisław Jankę, autor, przed chwilą się przyznał, 62 lata, jest to pewien wiek bardzo znaczący dla całej literatury kaszubskiej. Pamiętajmy, iż jest to literatura, która ma blisko 180 lat. Zaczęła się w połowie XIX wieku za sprawą Floriana Cejnowy. Teraz kolejne pokolenia odświeżają tę literaturę przez Hieronima Dordowskiego, przez pokolenie młodokaszubów, zrzeszeńców, klekowców. Dochodzimy do sytuacji powojennej. Stanisław Jankę jest autorem, który nade wszystko podejmuje się opisu rzeczywistości po II wojnie światowej, bardzo trudnego, znaczącego, wielkiego, ale chwilami bardzo przykrego momentu w rozwoju ducha kaszubskiego. Stanisław Jankę tutaj kilkakrotnie pokazane były na przezroczach okładki jego książek, dotyka sfery tożsamości. Jedna z najbardziej trudnych i jednocześnie delikatnych sfer w pisarstwie każdego autora, każdej literatury narodowej, także i literatury kaszubskiej. Stanisław Jankę nie waha się nie tylko opisywać rzeczywistość poprzez to, co przyjęliśmy, czy też uważamy za powszechnie rozpoznawane w tradycji kaszubskiej, ale zapewniam Państwa, dotyka sfer bardzo trudnych, niejednoznacznych, szarych, czarnych, czarnych, białych. Sfer, które wciąż wymagają głębszego poznania. Stanisław Jankę podejmuje się takiego wysiłku i jest, myślę, dzięki także i tej nagrodzie, kolejnym autorem w poczcie literatury kaszubskiej, który może pokazać i sobie, całej społeczności kaszubskojęzycznej, także odbiorcom innych języków, iż literatura kaszubska to wielkie zadanie i literatura, która wciąż wspaniale się rozwija. Na podsumowanie. Mały głos od jury. Pismienizna Janczy była przyczyną tego, że zyzdniowi kaszepszczy juwernotowe z środowiszcza młegą głosno wypowiadać swoje prawdy. Bez strachu o ustegowienie czy weszcirgą, to jego liryką, prozą i drama łekazuje proces robłatę nad enowima kumpleksama i butnowima leżnoscama, jak się zawodzą w rozwoju kaszewizny.
Janka, jakno artysta słowa, nie przekazują leno historycznego zapisenku społeczno-politycznych wydarzeniów, wobec fikcja przekazuje uogólnienia, pragnączki. Janka słecha do małego karna kaszepszczych literatów, jaczy Ludbelesa zmierzyć z dawną i zyznową płelską i światową pismienistą. Janka dzenka niemu kaszebi mojego rzec, tu je moja moc i chwała.